Patrz. Panie ministrze, melduję OSP Brednej Leśnicy gotową do wizytacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę, że jednostka z Brennej Leśnicy została jakby na tym szlaku odwiedzić pana ministra. Cieszymy się niezmiernie z tego względu, że potrzeby jednostki zawsze są ogromne, duże ze względów na bezpieczeństwo, o które tak dbają nasi ochotnicy, nasi druhowie. Gmina Brenna, Brenna Leśnica, specyficzna jednostka dlatego, że działamy wszyscy, druhowie działają w trudnych warunkach górskich. Dlatego bardzo istotna jest współpraca między jednostkami, bardzo istotne są ćwiczenia zgrywające, żeby się zgrać, żeby poznać stopień trudności gaszenia pożarów tutaj w naszej górskiej miejscowości. Stąd też ten sprzęt, zarówno samochodowy z dużą ilością wody, zarówno bezpieczeństwo ubiorów naszych strażaków jest niezmiernie ważne. No i dbamy o to, liczę na to, że obecność pana ministra dzisiaj przychylnością swoją spowoduje, że ten zasób naszego bezpieczeństwa dla tej jednostki się powiększy. Na to liczymy i myślę, że naprawdę jest to wielkie wydarzenie dla tej jednostki, ale też i wyróżnienie dla całej naszej gminy. Jednostka Brenna Leśnica została założona 56 lat temu. W zeszłym roku obchodziliśmy 55-lecie tej jednostki. Cieszymy się bardzo, że też jest jeszcze funkcjonujący założyciel w tej jednostce. Zwiększyła się ilość wyjazdów w ostatnim czasie. Jednostka nie jest objęta systemem ratowniczo-gaśniczym, stąd też nie jest na tej pierwszej linii powiadamiania. Około 100, średnio 100 wyjazdów rejestrują te pozostałe jednostki nasze w Brennej Centrum i w Górkach, które są w systemie. Jednostka w Brennej Leśnicy w tej chwili dochodzi do 40 wyjazdów rocznie. To jest dużo jak dla tej jednostki. Druhowie, którzy tutaj funkcjonują, no zawsze w pogotowiu około 50 druhów, ale myślę, że najważniejsza jest tutaj młodzieżowa drużyna pożarnicza, bo na to chcę zwrócić uwagę, dlatego że ta młodzież, która czerpie dobre wzorce ze swoich starszych kolegów, no współpracuje. Dziękuję opiekunowi, dziękuję też dyrektorce szkoły, bo to wszystko gdzieś ta współpraca powoduje zainteresowanie i cieszymy się bardzo, że nie musimy się martwić o przyszłość druhów w tej jednostce. 77 lat. No najpierw byliśmy pod oddziałem w Brennej Centrum, jak podział Leśnicy. Nie? Dwa lata uznaliśmy, że to niepotrzebnie, że stracimy czas. Było kilku chłopaków chętnych, że postanowiliśmy założyć własną jednostkę. W 1966 roku w grudniu było zebranie założycielskie, a oficjalnie mamy 1.1.67. Początki były wiadomo trudne. Nie mieliśmy sprzętu, trochę nam centrum dał, ale tak najgorszej jakości. Składaliśmy go w prywatnej stodole u sąsiada jakiego. I wybudowaliśmy drewnianą remizę. W 1968 roku zaczęliśmy budować drewnianą remizę. Tu na miejscu tej obecnej, drewnianą, ale samochodu nie było. Mieliśmy taką Dodge amerykańską z II wojny światowej. Pewno to zabrali. Później dalej zostaliśmy Żółka. A sprzęt taki był, jaki był. To nawet lepiej nie wspominać tych złych czasów. Ale zdaliśmy radę, powodowaliśmy nową remizę, później ośrodek na jarowiska, taki kampingowy i rekreacyjny. I tak jednostka powoli się rozwija. Dzięki władzom teraz nowym i gminy, i państwowym władzom. Kiedyś nie było po prostu ochotnika, wielkie wspomnienie. Nie mówię, żeby sprzęt wyposażyć, albo coś w tym rodzaju. W tej chwili zdecydowanie to idzie w dobrym kierunku i bardzo mi się podoba, że nasze początki są kontynuowane i rozwija się jednostka bardzo dobrze. Jestem z tego bardzo dumny. Największym kłopotem to było z powodzią. Ten potok Leśnica nie był uregulowany. Wystarczy na wiosnę roztopy, czy jest większe ulewy, to rzeka miała nawet 200 metrów szerokości czasami. Więc największym kłopotem było z powodziami. Jak władze gminy regulowały rzekę, wydział wodny, ale współpraca, nie? To bardzo wielki problem odpad. No a tak z akcji pożarowej to było trudne. Pożar na Błatni był bardzo trudny. Bo tam ani wody, ani sprzętu nie było takiego, żeby tam dojechać.
na Cisowym bardzo trudny pożar, bo, a to głównie chodzi o pożar leśny. Z domami raczej tak dzięki prewencji, kontrolom będzie szczęśliwie nas to omijało. Florian czuwa nad nami. W Brzydowicach, słuchajcie, to tam akurat przyjechali z akcji, nie? Bo w nocy była tam akcja, paliło się składowisko. Tak jest, składowisko odpadów niebezpiecznych. Pokazali mi mundury, jak wyglądają po tym, są w ogóle do utylizacji. To taka wyjątkowa sytuacja, że akurat byłem z nimi umówiony. I oni chcieli się ubrać w galowe swoje stroje, słuchajcie, i przyjechali z akcji, nie? Bo w nocy gasili. No i pokazali te mundury, jak wyglądają. No to niesamowita historia, no naprawdę. To chyba najlepszy obraz tego, czego my wszyscy potrzebujemy.